Cześć, dzień dobry bardzo. W kolejnym filmie ja nazywam się Kasia Nowosielska i jestem mediatorem i trenerem mentalnym. Na treningach mentalnych uczę trochę ludzi ogarniać swoje życie przez nawyki. Uczę kobiety ogarniać swoje życie trochę przez nawyki i byłam poproszona o film, w którym pokażę, jak ja swoje życie ogarniam, jak się organizuję, jak wygląda organizacja mojej pracy, czego używam do tego, żeby moją pracę usprawnić, do tego, żeby ją lepiej organizować. I dzisiaj chciałam się właśnie z Tobą podzielić moimi nawykami, moimi narzędziami, których używam. No może sobie coś weźmiesz z tego i wykorzystasz. Ja bardzo lubię takie filmy oglądać u innych i prosiły mnie tutaj osoby na Instagramie, więc stwierdziłam, że a czemu nie, a co mi tam, mogę się podzielić tutaj swoimi takimi jakimiś tipami i dobrymi narzędziami. Zanim jednak przejdziemy do meritum filmu, chciałam Cię bardzo serdecznie zaprosić do subskrybowania mojego kanału, jeśli oglądasz, bo to pozwala mi się rozwijać jako twórcy, ale też do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie jest codziennie takich dużo inspiracji nawykowo, relacyjno, organizacyjnych. W swoim życiu miałam różne metody planowania i organizowania i oczywiście wszystko wyglądało zupełnie inaczej, albo dużo wyglądało inaczej, gdy miałam małe dziecko, gdy byłam mamą, mamą jestem nadal, ale byłam mamą dziecka do 3 lat, nim poszło do przedszkola, on był ze mną w domu dużo, ja przy nim trochę pracowałam, to znaczy nie przy moim dziecku, ale gdy moje dziecko na przykład spało albo ktoś się nim opiekował akurat i wtedy zupełnie wyglądał inaczej, znaczy inaczej trochę wyglądał mój dzień pracy i organizacji. Dziś to wygląda inaczej, dziś pracuję przede wszystkim w blokach czasowych i mam dzień właśnie na kilka takich bloków podzielonych i grupuję sobie zadania w zależności od tego, co mam danego dnia do wykonania. I oczywiście, jeśli chodzi o organizację, to mój dzień zaczynam wcześnie rano. Powiedziałam oczywiście, dlatego że już Ci tutaj wielokrotnie o tym mówiłam, jest w innych filmach. Ja wstaję o 5 rano, podlinkuję tutaj film, co mi daje wstawanie o 5 rano i dlaczego warto to robić, jeśli chcesz, oczywiście nie musisz. Ja bardzo sobie cenię ten mój nawyk. Jeśli czytałaś moją książkę o turbo nawykach, to też zapewne wiesz, skąd to się u mnie wzięło i dlaczego to jest dla mnie tak cenne. Wstaję rano, rozbudzam się, mam swoje poranne rytuały, które zaczynają się od wypicia szklanki wody z cytryną i od wypicia kawy. To jest, ja jestem człowiek kawa, mogłabym mieć na drugie imię kawa, bez kawy nie funkcjonuje, od tego też zaczynam dzień. I w zależności od tego, co danego miesiąca, co danego kwartału robię i po wykonaniu takich swoich porannych rytuałów mam z rana blok pracy, takiej godzina, półtorej. Z rana powstają moje książki i ja sobie rano właśnie planuję, jak mam zacząć pisać książkę, to plan sobie robię rano i jak trzeba już pisać, to po prostu siadam rano i piszę. I mam wtedy taki blok pracy 1,5 godziny. I jeśli ja tą książkę piszę, to na przykład rano raczej nie biegam, raczej nie ćwiczę, tylko to przechodzi na godziny wieczorne. No chyba, że mam takie okresy właśnie, że kiedy tej książki nie piszę, to wtedy sobie rano ćwiczę albo biegam gdzieś na dworze. Zależy, co po prostu danego okresu robię i dopasowuję ten plan, postosowuję do siebie. Około 7, no może nawet w zasadzie teraz przed 8, budzi się moje dziecko, budzi się moja rodzina, więc tu się zaczyna ruch i ja mam taki 2-godzinny przerwy wtedy, w sensie na zrobienie czegoś innego, na ogarnięcie różnych rzeczy, na wyszykowanie dziecka do przedszkola, na zrobienie śniadania, na ogarnięcie siebie jeszcze. I zawozimy dziecko właśnie do przedszkola, syna na 9 i to zależy, kto to robi, czy mój mąż, czy ja. Ale zazwyczaj po 9 siadam do komputera i zaczynam kolejne bloki mojej pracy. I to jest tak, że to oczywiście zależy, jakie te bloki są od danego dnia, co ja mam danego dnia zaplanowane. I jest tak, że no, ja dużo pracuję w domu, dużo pracuję przy komputerze, piszę, tworzę artykuły na bloga, tworzę w ogóle artykuły, tworzę dokumenty na cele postępowania mediacyjnego. Z mojej pracy to jest praca właśnie przy komputerze, przy laptopie. Kiedy są spotkania, to wychodzę, wtedy mam mediację, gdzieś spotykam się gdzie indziej.
nie w moim biurze domowym, tylko z osobami, z klientami na mediację, to wtedy wychodzę z domu. Mam też takie dni właśnie, że mam sesje i treningi mentalne, sesje mediacyjne i treningi mentalne nie tylko na żywo, ale też zdalnie. No i dzięki temu, że trochę też ta pandemia przyspieszyła to, te spotkania online'owe, bo one tak raczkowały, ale to teraz się widzę, że bardzo się rozwija, czy to konsultacje przez online, ja akurat pracuję przez Skype'a, tudzież przez Zooma i właśnie w środy i w czwartki umawiam się na konsultacje bądź mediacje. Czasami to jeszcze są wtorki i wtedy mam taki czas, że no, konsultacja trwa zazwyczaj godzinę, czasami jak to jest mediacja z dwoma osobami, to trwa dwie godziny, to też siedzę, jeśli to jest w domu i nie wychodzę z osobami spotykać się na żywo. Ja sobie bardzo cenię spotkanie na żywo, ale jak ktoś jest z drugiego krańca Polski, to jednak wygodniej się spotkać online i wtedy po prostu siedzę też przed komputerem i pracuję, spotykam się z osobami online, w świecie wirtualnym, ale też czuję tą wymianę emocji, wymianę energii i pracuję tak. Są dni, kiedy mam na przykład też dużo takiej pracy kreatywnej do zrobienia, jakieś posty na Instagrama do przygotowania, czy na przykład tak jak dzisiaj, kiedy nagrywam film, to też sobie na to wyznaczam ten blok mojej pracy. I te moje bloki pracy po tym porannym czasie, kiedy jest półtorej godziny pomiędzy tą piątą a siódmą do pracy, to później właśnie zaczyna się na mediacje, na treningi mentalne, na jakąś pracę kreatywną, na pisanie artykułów. Mam czas między 9 a 16. O 16 wyjeżdżamy, powiem, po mojego syna do przedszkola, czy to mój mąż jedzie, czy ja. I jak już on wraca z przedszkola, to już ja staram się nie pracować ewentualnie wieczorem, znaczy to siadam sobie wieczorem, czy odpowiadam czasem na komentarze gdzieś na social mediach. Czasami wrzucam posta wieczorem. Ja wiem, że mój taki najbardziej kreatywny czas pracy, taki najlepszy, zwyżkowy i dużo ludzi tak ma i warto ten czas wykorzystywać na pracę kreatywną, to jest od 9 do 12, czy tam do 1. Mam taką zwyżkę wtedy i ja czuję, że nawet wtedy bez kawy jestem w stanie pracować produktywnie, efektywnie. Oczywiście ćwiczenia mi w tym bardzo pomagają, śniadania białkowe mi w tym bardzo pomagają. Ja widzę, że mój mózg lepiej funkcjonuje, czuję się na dłużej syta i nie jestem taka śpiąca, nie zasypiam. Oczywiście już tutaj nawet nie wspominam o tym, że dobry sen jest bardzo ważny, głęboki w tym wszystkim, bo się wtedy produktywniej pracuje. I ja właśnie, to taki mój drugi blok czasowy od tej 9 do 17, kiedy jest, i jest podzielony też na właśnie takie mniejsze bloczki, to tak jak mówiłam, w zależności od tego, co danego dnia robię, co danego dnia mam zaplanowane. Teraz pokażę Ci moje narzędzia, które używam do planowania. Ja jestem totalnie analogowym człowiekiem. Ja mam Excel w komputerze i używam tego arkuszu czasami właśnie do planowania budżetu domowego. Jest łatwiej, bo jednak on zlicza automatycznie. Czy mam OneNote'a też, z którego korzystam, bo sobie tam robię listę książek na cały rok, które przeczytałam, sobie spisuję tak, żeby wiedzieć, co jest dla mojej własnej wiedzy. Jak wygląda mój rok czytelniczy i ja z tego korzystam, ale jeśli chodzi o takie planowanie krótkookresowe, długoterminowe, to ja jestem wierna tutaj papierowi, ja lubię ten akt twórczy, jak coś napiszę, sobie zapiszę i jak jest zapisane, to jest zazwyczaj zrobione. I może pokażę Ci tutaj, bo mam kilka narzędzi do planowania, zacznę od tego, The Best Year Journal, to jest akurat po angielsku, z pięknymi tutaj cytatami, są bardzo ładne grafiki w tym właśnie planerze, ale to jest taki planer, że to nie jest planer do codziennego planowania, bo właśnie o te grafiki, to jest planer strategiczny, to jest planer do planowania całego roku, ja go mam od stycznia i to jest planer do właśnie takich długoterminowych celów, ja planuję w perspektywie roku, bo ja nie wiem, co będzie w dłuższej perspektywie czasu, nie wiem, co będzie za 5 lat. Mam jakieś tam długoterminowe cele i wizje, żebym wiedziała, jak ma się moja firma rozwijać, ale takie główne planowanie to jest planowanie na rok i wykorzystuję właśnie do tego ten oto planer, ponieważ on ma na przykład, o tutaj są moje cele takie roczne, długoterminowe, z podziałem na miesiące. Tu są też cele, jeśli sobie wypiszesz w relacjach, jakie masz do osiągnięcia, w
finansach. Są też miejsca na podsumowania tego, bo ja po każdym miesiącu się sprawdzam, co wykonałam, czy wykonałam plan miesiąca, czy nie. No mi to bardzo, bardzo pomaga. Planowanie roczne z takimi wizjami i celami, z podziałem na miesiące i po każdym miesiącu sprawdzam, co mi się udało wykonać, a co nie. Oczywiście jak kiedyś pracowałam na etacie, to to inaczej wyglądało, bo za mnie firma planowała i ja nie musiałam, a teraz jak pracuję na własny rachunek, no to muszę sobie sama planować, bo bym dalej nie ruszyła do przodu i dobry plan to jest podstawa. Także to. Tutaj mam natomiast taki planer, w którym planuję sobie czasami tygodniowe jakieś rzeczy, jakieś schematy działań, na przykład o tutaj mam plan postów na Instagrama, tutaj sobie zaplanowałam, to jest zwykły taki planer kupiony w TK Maxie, tutaj na przykład sobie popisałam plany na jesień, to są takie szkielety miesięczne, które tu sobie zapisuję i na przykład mam tu rozpisany cały tydzień po godzinie, co każdego dnia robię i jak sobie te bloki czasowe właśnie ustawiam. Także bardzo mi to pomaga. Taki zwykły z szerokimi kartkami zeszyt, bardzo użyteczny. Natomiast jeśli chodzi o takie planowanie typowo tygodniowe, to od niedawna mam taki właśnie tygodniowy planer, w którym zapisuję jakieś takie główne zadania na każdy dzień i też rodzinne plany różne. On gdzieś wisi w widocznym miejscu, tak żeby wszyscy domownicy mogli widzieć, co tam jest na dany tydzień zaplanowane, bo te plany często też nie dotyczą tylko mnie, ale ja lubię mieć tak sobie w perspektywie tygodnia zaplanować, żeby widzieć po prostu wszystko z perspektywy. I to jest bardzo mi pomocne w tym. Ale to nie wszystko. Bo tutaj mam planer, w którym zapisuję typowo pomysły. Tutaj zapisuję sobie pomysły, o, tutaj też są posty na Instagrama, pomysły na filmy na YouTubie, jakieś pomysły na artykuły, pomysły na sprzedaż i promocję moich książek. To tu sobie też szczegółowo rozpisuję, to jest zapisane, jak ma to wyglądać. Mam na przykład tutaj plan grafik, jaki mam zrobić. No, to jest taki planer kreatywny typowo. Ale to jeszcze nie wszystko. Tu mam mały kalendarz, który zawsze przy sobie noszę w torebce, dlatego tak celuję, żeby moje kalendarze zawsze były małe, żeby mieściły się w torebkę. Oczywiście większy kalendarz też zmieści się w torebkę, ale ja już nie noszę takich dużych torebek, jak to kiedyś bywało. Już nie chcę tak obciążać kręgosłupa, bo kiedyś to nosiłam książki, kosmetyczki w tym mojej torebce ciężkiej i to się nie kończyło dobrze. Tu sobie zapisuję na każdy dzień listę zadań do wykonania każdego dnia, czyli to jest kalendarz z rozpisanym każdym dniem. Ja zazwyczaj sobie wypisuję to w niedzielę i każdego dnia spoglądam rano, co mam do zrobienia i uzupełniam czasami, bo to oczywiście plany mogą się modyfikować, różne rzeczy wypadają, choroby, różne zawodowe rzeczy, spotkania wypadają, spotkania czasami dochodzą, no trzeba być elastycznym, bo to jest życie, wiecie. Na koniec pokażę tutaj jeszcze, to jest akurat, mam notatnik najlepszych chwil od Kimki Karoliny Wilk, znanej może Tobie z Instagrama. I to jest mój plan książkowy, w sensie książkowy. Tu sobie rozpisuję i planuję, jak moja książka ma wyglądać. Rozpisuję sobie książki kolejne. Właśnie tutaj jest rozpisywany teraz plan kolejnej mojej książki. Wypisuję sobie, jakie wątki mają być, co mam poruszyć, cytaty jakieś potrzebne mi do książek, do jakich źródeł mam zajrzeć. Notatnik jest bardzo pięknie ilustrowany, więc polecam. Bardzo miło się z niego korzysta i jeszcze są od Karoliny Wilk różne takie tutaj ciepłe zdania, sentencje motywujące. Tak. I jeszcze coś na koniec. To już nie jest planer, to jest dziennik. Dziennik wdzięczności i każdego dnia z rana zapisuję tutaj sobie, za co jestem wdzięczna i co bym chciała osiągnąć danego dnia. Tutaj właśnie, to jest akurat po angielsku, ale mi służy. I to jest narzędzie, no to nie jest narzędzie do planowania, ale to jest narzędzie, które uczy bardzo mocno postawy wdzięczności. Postawy wdzięczności, która sprawia, że skupiasz się na tym, co masz w życiu, a czego nie masz, bo zawsze można chcieć więcej.
zawsze można być nienasyconym, chcieć więcej i to dobrze, że się człowiek rozwija. To nawet nie jest nic złego chcieć więcej pieniędzy, rozwijać swoją poduszkę finansową, jak to się fachowo nazywa, ale też warto skupiać się na tych dobrych rzeczach, bo skupianie się też na dobrych rzeczach, postawa wdzięczności, to odłucza cię zazdrości, wyzbywasz się tego uczucia, które jest szkodliwe dla ciebie przede wszystkim, ale i szkodliwe dla innych. Także tak, na tyle by było, jeśli chodzi o moje tutaj planowanie. Jest sporo tych notatników. Ja przyznaję, że może jestem specyficzną osobą wyjątkową, ale ja zawsze chodziłam tak z kalendarzami, z długopisami, z notesami. To jest takie moje narzędzie i przypuszczam, że nie każdy tyle ma i być może tobie wystarczy jeden kalendarz, jeden zeszyt, ale ja takich różnych aktywności wykonuję w swoim życiu różnorakich, że mi to po prostu bardzo ułatwia. I dobry plan, dobry szkielet dnia, tygodnia, miesiąca, roku to jest podstawa. Ja bym pewnie w stanie nie była bez tego ani napisać książki, ani pisać artykułów, ani i mediować czasami, ani trenować mentalnie, bo no jednak planowanie to jest podstawa. No też oczywiście warto, ważne, żeby się nie zajechać w tym planowaniu i żeby mierzyć siły na zamiary, czyli żeby każdego dnia wkładać sobie do tego naszego kalendarza tyle faktycznie, ile jesteśmy w stanie wykonać. Jeśli jesteś mamą małego dziecka i masz to dziecko w domu przy sobie, to też nie ma co się zaharowywać, tylko wykonać tyle, ile jesteś faktycznie danego dnia w stanie wykonać i nie porównywać się z kimś innym, bo każdego sytuacja jest inna. To tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału. Daj znać, jak Ty się planujesz, czy masz tyle organizerów, planerów co ja, czy może mniej, a może w ogóle nie używasz i ciekawa jestem, jak idzie u Ciebie to planowanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!